rozejdziecie jak co roku. Dzięki za przejazd. Dzięki za w miarę bezpieczną jazdę, chociaż w tym roku nie odbyło się bez kilku upadków. Było was ponownie 500 osób na starcie, pogoda dopisała. To już chyba tradycja. Dobra, zaczynamy dekorację. Myślimy, że są wszyscy. Na początku mamy tutaj koło siebie przedstawiciela firmy Wahoo na Polskę. Wymyślił on taką fajną nagrodę dla zawodnika, który w historii klasyku beskidzkiego przekroczy metę jako 2000. A 2000 w historii znaczy 31 w tym roku. I zrobił to Kamil Pomarański. Specjalna nagroda od Wahoo. Zapraszamy na podium Kamila. Jeśli się nie pojawi po nagrodę, organizator przejmuje. Kamil był w biurze, poszedł na piwko. Dobra. Poszedł, nie wiem, znaczy nie wiem gdzie. Jest Kamil. Dobra, wielkie brawa. 31 zawodnik, a 2000 w historii klasyku na mecie. Wielkie brawa. Brawo, 31 miejsce to ścisła czołówka. Dziękujemy. Kolejna kategoria. Co roku nagradzamy najlepszych lokalnych ścigantów. W kategorii kobiecej wygrała Magdalena Szymańska. Wielkie brawa. Najlepsza zawodniczka powiatu gorlickiego. Drugi rok z rzędu. I prosilibyśmy, jak znacie jakieś dziewczyny z powiatu gorlickiego, żeby zaczęły się ostro ścigać. Magdalena Szymańska. Kolejna kategoria, najlepszy kolarz ziemi gorlickiej. Na miejscu trzecim Artur Zięba. Na miejscu drugim Arkadiusz Kubała. A wygrywa Wojciech Konopka. Wielkie brawa, najlepsi zawodnicy z powiatu gorlickiego. Kolejna kategoria kobieca. Kategoria kobiety do lat 35. Miejsce trzecie, Aleksandra Kapłon. Miejsce drugie, Julia Rusnarczyk. I miejsce pierwsze, Iza Sikora. Wielkie brawa dla dziewczyn. Wielkie brawa dla dziewczyn. Kategoria kobiety powyżej 35 lat. Miejsce trzecie, Małgorzata Zimnicka. Miejsce drugie, Beata Prusak. A wygrywa Agata Miękinia.
Brawo, brawo dla dziewczyn. Kategoria młodzieżowa mężczyzn do lat 21. Na miejscu trzecim Marcin Kort. Miejsce drugie Filip Jarzyna. I miejsce trzecie Dawid Sędzik. Miejsce pierwsze Dawid Sędzik. Brawo! Brawo, brawo. Jeden team. Kategoria mężczyzn 22-29 lat. Na miejscu trzeci Jakub Żółek. Miejsce drugie Lubomir Walko. I miejsce pierwsze Piotr Sajdak. Brawo, brawo. Kategoria 22-29 lat. Kolejna kategoria mężczyźni 30-39 lat. Na miejscu trzecim Michał Ponał. Miejsce drugie Maciej Habra. A wygrywa Daniel Packi. Kolejna kategoria mężczyźni 40-49 lat. Na miejscu trzecim Rafał Grużyna. Miejsce drugie Krystian Piruk. Wygrywa tę kategorię Piotr Tomana. Miejsce trzecie w kategorii 50-50 lat, 59 lat. Miejsce trzecie Szczepan Kusa. Miejsce drugie Marek Papisz. A wygrywa Stanisław Niewiadomy. Znamy się, że lepszymy po tamtym roku, to jest Stanisławie. Pan Stanisław posiada z tamtej jedynie takie epickie zdjęcie na podium. Dużo widać jego ciała na tym zdjęciu. Thank you.
Brawo, brawo, kategoria 50-59 lat. Kategoria, ostatnia kategoria męska, plus 60 lat. Na miejscu trzecim Bogusław Kramarczyk, miejsce drugie Piotr Sozański, a wygrywa Wacław Szwarc. Kategoria plus 60, najstarsza kategoria na klasyku. Przechodzimy do nagród w kategorii generalnej. Trzy najszybsze kobiety w tym roku. Na miejscu trzecim Martina Stetka. Na miejscu drugim Agata Wawrzaszek. A wygrywa Angelika Płocha. Dziewczyni, koszulka budowana przez firmę Raso. Koszulka z dziewczyni klasyku Beskidzkiego 2019. Aga! Spodnie, to jest dopiero, o właśnie, złapanie dyplomu. Wielkie brawa. I w koszulce od firmy Raso zapraszamy za rok na start. Wielkie, wielkie brawa, panie. Pisze najszybsze kobiety w tym roku. Najszybsza trójka mężczyzn dzisiaj. Na miejscu trzecim Marek Wojnarowski. Na miejscu drugim Kasper Krawiec. A wygrywa Sebastian Gruszkiewicz. Sebastian w tym roku 20 km przed metą. Atak na solo. Chłopaki po nim wszyscy przyjeżdżali w rodzicach minutowych na metę. Będzie to numer jeden. Jeszcze się nie rozchodzicie, klasyfikacja drużynowa przed nami. Brawo na chłopaków. Pierwsza trójka w tym roku. Nie będzie to kolega jeszcze nie doświadczony. Ja, nie, nie, nie. Wielkie brawa, pierwsza trójka w tym roku.
Seba, Kasper i Marek. Najszybsza piłka 9 klasyku Beskidzkiego. Przechodzimy do takiej wyczekiwanej kategorii. Najlepsza drużyna na miejscu trzecim. Zapraszamy wszystkich z teamu. Bike RS. Na miejscu drugim Inmogilany Cycling Team. A wygrywa 72D Rockmix Java Team. Wszystkie ekipy powiązane z Krakowem. Tutaj sponsorem nagród jest firma Namet Sport. I wiedzieliśmy, jaki puchar ufundować za pierwsze miejsce. Także alkoholowe. Pierwsze trzy drużyny tegorocznego klasyku. Brawa, brawa, brawa na chłopaków Giewczyn. 72D Inmogilany i Bike RS. Dziękujemy, teraz autografy dawaj. Proszę, pana ma ręce. Dziękujemy wam wszystkim za przybycie. Za tak liczny udział i mamy nadzieję, że do zobaczenia na jubileuszowej 10. edycji za rok. Trzymajcie się.